Hej, dzisiaj zrobimy sernik z mango bez dodatku cukru i bez glutenu. Zaczynam od włożenia rękawiczek. Zaczynam od krojenia mango. Najlepiej, żeby mango dobrze rozkroić. Lecimy sobie tak wzdłuż, mniej więcej po pestce i po prostu odkrajamy sobie część mango. Mango ma taką tutaj pestkę wzdłuż, więc tak kroimy mniej więcej wzdłuż tej pestki. Odkrajamy sobie części. Zobaczymy, jak w ogóle wyjdzie taki sernik. Pierwszy raz robię. Nie robiłam jeszcze z mango, ale myślę, że wyjdzie super. Ono jest dojrzałe. Tak jak widać. Jak już mniej więcej mam od pestki oddzielone, to ja sobie od razu będę tutaj do blendera wrzucać. Mogę sobie od razu tak jakby po skórce tutaj oddzielać. O, już sobie oddzielam od razu do blendera. Skórki na bok. Mango już mam gotowe, całe obrane tutaj w blenderze. Teraz powiem, jakie składniki potrzebne są do tego sernika. Całe wiaderko zmielonego sera, czyli 1 kg. Do tego 5 dużych jajek. Ja akurat mam wiejskie, więc super. Dodatkowo trzeba nam 60 g miękkiego masła, 190 g erytrytolu i 25 g, czyli tak mniej więcej dwie płaskie łyżki mąki ryżowej. No i to są całe składniki do wykonania sernika. Ok, to teraz zaczniemy sobie od mango. Całe tutaj włożyłam, zblenduję sobie na gładką masę. Kiedy mam już tutaj mus gotowy, na chwilę go odstawiam i zaczynam wbijać jajka do dużej miski. Przestawiam tutaj miskę od razu do miksera, żeby to zmiksować. Dosypuję tutaj od razu już ksylitol, ale małymi porcjami, więc sypię sobie trochę. Kiedy się to miksuje, w międzyczasie będę dosypywać. Zwiększam sobie tutaj maksymalnie i chwilę niech to się tutaj nam wymiesza. Zaraz dodaję do tego masło. Więc sobie trochę zmniejszam, dodaję do tego masło. Tak jak mówiłam, masło powinno być w temperaturze pokojowej, więc wszystkie składniki wyjęłam tak mniej więcej 1,5 godziny przed pracą. Kiedy mniej więcej wszystko mi się tutaj połączyło, wyłączam na chwilę. I będę przekładać ser. Stopniowo przekładam sobie tutaj ser. Na razie kilka łyżek. Zaraz włączę mikser. To chwilę się miesza, będę stopniowo dodawała. W międzyczasie sobie tylko wytrę, bo jak to zawsze ja coś tam uciapię. Więc tu sobie wytrę. Ok, to się chwilę miesza, ja zaraz dodaję. Zostało nam jeszcze tylko
mąka i manko. W międzyczasie włączyłam sobie piekarnik na 165 stopni, ponieważ pieczemy w rozgrzanym piekarniku pierwsze 40 minut w temperaturze 165 stopni i kolejne 40 minut w temperaturze 140 stopni. Dobra, teraz sobie dosypuję mąkę. Delikatnie tutaj też mieszamy. I na koniec zostało nam jeszcze mango, więc już ostatnia nasza czynność. Dolewam mus z mango. Tutaj dokładnie, aby wszystko sobie łyżeczką pomagam. Kiedy cały mus już tutaj wylądował, ostatnie lekkie mieszanie. I będę przekładać to do formy, którą sobie już tutaj wcześniej wyłożyłam papierem do pieczenia. Piekarnik już woła, że rozgrzany, więc akurat. Cała masa serowa ląduje tutaj. Gotowa masa serowa ląduje teraz w piekarniku. No i mam przerwę, więc sprawdzę, co robi moja śliczna kotka. Bo zapewne jak zwykle śpi. Zaraz jej poszukam. No i co robi moja śliczna kotka? No moja kotka śliczna sobie śpi. No, tak pomaga w gotowaniu dzisiaj. Oj, tak. Dla osób, które będą aktywne na moim profilu, mam coś specjalnego. Taki piękny kubek motywacyjny. Więc zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do łapek w górę i taki kubeczek może być wasz. Sernik gotowy. Kiedy dobrze wystygnie, można zabierać się do krojenia i próbowania. Jeżeli film Wam się podobał, zapraszam na sklep internetowy, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych przepisów, porad i wiele więcej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.